Partnerami tego odcinka są Akademia Progress. Kursy online w obszarze zarządzania jakością oraz optymalizacji procesów. Promotion V. Tworzymy i prowadzimy Twój firmowy kanał na YouTube. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco z jego treściami. Linki do partnerów odcinka, naszych szkoleń oraz usług dostępne w opisie wideo. Cześć, witam Cię w kolejnym naszym odcinku. W którym będziemy sobie poruszać kolejne tematy związane z jakością, z optymalizacją procesów, a na dzisiaj przygotowałem dla ciebie znów, myślę, że wartościowy temat, który myślę, że każdy może zastosować u siebie. Tak naprawdę, nieważne w jakiej branży oraz w, jakiej, w jakiego rodzaju firmie pracujesz. Będzie to temat związany z zarządzaniem rekl reklamacjami, a właściwie jak ująć proces reklamacji w systemie zarządzania jakością. Oczywiście na początek, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, a interesują Cię treści związane z jakością, optymalizacją procesów, doskonaleniem, to oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału, do polecania go osobom, które mogą być. Tym tematem zainteresowanym. Dodatkowo, pod tym wideo udostępniamy linki do naszych darmowych kursów, szkoleń, które też możesz sobie zweryfikować. Dobrze, więc wróćmy zatem do naszego dzisiejszego tematu, który chciałbym z Tobą poruszyć czyli właściwie do reklamacji. Dlaczego właśnie taki temat? Ponieważ jako audytor, który na co dzień Audytuję firmy pod kątem ich certyfikacji na różnego rodzaju systemy zarządzania. Mam doświadczenie związane z tym, że firmy, choć w większości mają różnego rodzaju procesy reklamacji, to niestety w dużej mierze nie są to procesy skuteczne. Dlatego postanowiłem sobie wypisać te takie konkretne błędy, które identyfikuję. I zebrać je tak naprawdę w całość, abyś po obejrzeniu tego wideo mógł sobie przeanalizować, czy w Twojej firmie system zarządzania reklamacjami tak naprawdę jest prawidłowy, ewentualnie jakie jego elementy odbiegają od takiego skutecznego standardu, który może Ci realnie pomóc. Pierwszy Zakres, jaki chcę poruszyć w dzisiejszym wideo, to jest w ogóle podejście do reklamacji. Ponieważ niestety, o czym już mówiłem w poprzednich wideo, często podchodzimy do reklamacji niezgodności jako do czegoś niesamowicie negatywnego. Oczywiście, racja jest w tym, że jak już mamy zgłoszoną reklamację, to znaczy, że klient jest niezadowolony, ale również warto popatrzeć na reklamację pod kątem tego, że. Mamy pewien feedback to klient nam komunikuje, co u nas dzieje się nie tak. Zawsze to może być jednorazowy incydent, ale też warto przeanalizować daną reklamację lub nawet grupę reklamacji, czy czasem nie są to elementy powtarzające się w naszej organizacji. Dlatego pamiętaj o tym, że reklamacje są doskonałym zakresem. Do analizy skuteczności realizacji naszych procesów, ponieważ w większości reklamacje składane są do produktu, do usługi czyli tak naprawdę do wartości, jaką przekazuje nasza firma. Reklamacje możemy krótko podzielić na reklamacje zewnętrzne i wewnętrzne. Zajmijmy się najpierw tymi reklamacjami zewnętrznymi, czyli prawdopodobnie tymi, które są najbardziej kojarzone ze słowem reklamacja. Reklamacje zewnętrzne, czyli wszystkie te, które po prostu zgłasza nam nasz klient. To, o czym przed chwilą powiedziałem, zgłasza nam swoją skargę, swoją reklamację w stosunku do wartości, jaką my chcemy klientowi przekazać. Czyli wiemy, że coś w naszych procesach dzieje się nie tak, jak powinno. Reklamacje zewnętrzne to są jedne z elementów, które są oczywiście najbardziej znane i nadzorowane przez organizacje. Natomiast drugim rodzajem i grupą reklamacji są oczywiście reklamacje wewnętrzne, i tutaj zauważam, że niestety ten zakres często jest w ogóle pomijany w organizacji. Natomiast reklamacje wewnętrzne mają tą wartość, że często występują. Występują przed tymi zewnętrznymi. To znaczy, że my możemy, często eliminując reklamację wewnętrzną, zabezpieczyć się przed wystąpieniem reklamacji zewnętrznej, czyli też pewną utratą wizerunku wśród naszego klienta, a chyba na tym nam zależy. Dlatego warto, aby tworząc proces reklamacji, również określić sobie te dwie grupy. I również potraktować wszelkiego rodzaju reklamacje wewnętrzne na równi z tymi reklamacjami zewnętrznymi, oczywiście pod kątem eliminowania wystąpienia ich przyczyn. Jakie to są reklamacje wewnętrzne? To mogą być wszelkiego rodzaju niezgodności związane z komunikacją pomiędzy procesami, z przestojami, z marnotrawstwem, nieefektywnością samych procesów. Bardzo często możemy spotkać się z tym, że ludzie w danych procesach, na danych stanowiskach, Widzą bardzo dobrze, co w organizacji nie funkcjonuje dobrze, ale jeżeli w Twojej firmie nie ma opracowanego procesu zgłaszania wewnętrznych reklamacji, to niestety bardzo często te wszelkiego rodzaju wewnętrzne, nazwijmy to frustracje, nie docierają na odpowiedni poziom i nie są doskonalone. Więc jak mamy już poruszone te dwie podstawowe grupy ten podstawowy podział reklamacji. To, od czego powinniśmy zacząć, to oczywiście od ułożeniu, ułożenia procesu reklamacji. Procesu, który warto sobie udokumentować i wdrożyć jako standard w naszej organizacji. Co w takim procesie powinno się znaleźć? Oczywiście takie podstawowe elementy, jak choćby forma zgłoszenia reklamacji czyli w jakiej formie my przyjmujemy reklamacje zewnętrzne. Oraz wewnętrzne. Nie tylko forma jest ważna, ale też gdzie ten komunikat ma trafić, do kogo, kto u nas przyjmuje reklamację. Niestety zauważam podczas wielu audytów, że no, tak naprawdę organizacje nie mają określonego takiego sposobu komunikacji reklamacji, ale też nie komunikują tego, zarówno na zewnątrz i wewnątrz organizacji, i dochodzi do sytuacji, gdzie reklamacje zgłaszane są przeważnie do handlowców, do obsługi klienta, do sekretariatu w różne miejsca. Natomiast po pierwsze, angażuje to niepotrzebnie osoby, które na co dzień się nie zajmują tymi reklamacjami. Lub te reklamacje pozostają na tym poziomie. To właśnie powoduje to, że brakuje nam konkretnego, ustandaryzowanego procesu, który by określał, gdzie taka reklamacja ma trafić i kto przejmuje odpowiedzialność za tryb postępowania. Niedobrym pomysłem rozbijanie, jest rozbijanie takiej. Ogólnej odpowiedzialności reklamacyjnej. To znaczy, spotykam się czasami z tym, że na przykład szeroko teraz nazywając to działy handlowe, działy obsługi klienta, obsługują reklamację indywidualnie, w zależności do kogo ona trafi. Wiąże, może się z tym wiązać tak naprawdę wiele problemów, które no niestety znowu powodują wszelkiego rodzaju przestoje, frustracje klientów itd. Więc pierwszy element, jaki powinniśmy ustanowić w naszym Procesie reklamacyjnym jest w ogóle forma i element komunikacyjny. Do kogo taka reklamacja zawsze powinna trafić? Nieważne już, do kogo zostanie zgłoszona przez klienta zewnętrznego, również powinniśmy to ustalić w formie wewnętrznej, czyli do kogo u nas, w jakiej formie, na przykład na dedykowany adres e-mail, w formie jakiejś aplikacji do zarządzania zadaniami czy reklamacjami, gdzie ja, jako osoba pracująca wewnątrz, mogę zgłosić swoje sugestie uwagi czy ewentualnie nawet skargi. Kolejny zakres to oczywiście ustalenie konkretnych etapów prowadzenia reklamacji. Również spotykam się ze standardami, które określają, że reklamację prowadzi taka i taka osoba, zapisuje to w danym Excelu, w danej aplikacji i tyle. Nie jest w ogóle określone, z jakich etapów składa się reklamacja, a to jest bardzo ważne i te etapy sobie teraz Omówmy. Pierwszy etap, oczywiście już po określeniu kanału zgłoszenia oraz samej identyfikacji reklamacji, jest to jej analiza i decyzja. Po co właściwie taki etap? Zacznijmy od tego, że to, co komuś może wydawać się reklamacją, niekoniecznie zawsze nią jest. Może być tak, że nasze oczekiwania, oczekiwania naszego klienta czy wewnętrznych pracowników po prostu rozmijają się z naszymi. Dlatego też, zawsze otrzymując, nazwijmy to zgłoszenie o potencjalnej reklamacji, powinniśmy rozważyć, przeanalizować, czy coś w ogóle taką reklamacją jest. Bardzo często się zdarza, że wyjaśnienie, doszczegółowienie, Doprecyzowanie pewnych kwestii powoduje to, że nagle reklamacja przestaje ją być. Ktoś czegoś nie zrozumiał, ktoś nie wiedział, jak realizowany jest w ogóle sposób postępowania w danym procesie, ktoś nie wiedział, jak użytkować dany produkt, daną usługę. Więc warto zawsze zacząć od tego pierwszego etapu czyli analizy i decyzji, czy coś jest reklamacją. Czy coś nią nie jest, a jeżeli nie jest, to również nie może być tak, że określamy to nie jest reklamacją, więc nic z tym nie robię, tylko jaki jest dalszy sposób, sposób postępowania, komunikacji z osobą zgłaszającą i też potwierdzenie z tą osobą, że coś reklamacją nie jest, abyśmy mieli oczywiście jeden wspólny pogląd na to. Kolejny etap i Tutaj myślę, że jest to jeden z najbardziej i najczęściej pomijanych etapów. To zabezpieczenie klienta. Jeżeli już decydujemy o tym, że coś jest reklamacją, to pamiętaj o tym, żeby nie przetrzymywać zarówno tego klienta zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Z całym procesem reklamacji. Oczywiście, ten proces, w zależności od branży, od rodzajów procesów, może być krótszy lub dłuższy, a czasami wydłużać się nawet na kilka tygodni, jeżeli mamy na przykład bardzo skomplikowane procesy produkcyjne czy logistyczne. Ale to, na czym nam powinno zależeć, to na satysfakcji klienta. Więc w tym momencie, jeszcze przed analizą samych konkretnych przyczyn, jeszcze przed całym postępowaniem reklamacyjnym. Powinniśmy już teraz zacząć od zabezpieczenia klienta. Oczywiście wiem, że nie zawsze jest to takie zero-jedynkowe. Często mamy, do, spotykamy się z jakimiś bardzo skomplikowanymi reklamacjami, gdzie musimy przeprowadzić na przykład jakieś badania, testy, pogłębione analizy, audyty i tak To jest zrozumiałe. Natomiast pamiętaj o tym, aby również w tym momencie to zakomunikować klientowi, żeby on się poczuł zabezpieczony, zaopiekowany. Nic tak, tak bardzo nie frustruje, myślę, że potwierdzisz to ze mną, jak to, że zgłaszamy reklamację i tak naprawdę nie wiemy, co się z nią dalej dzieje, kiedy my otrzymamy informację zwrotną, co się stanie z naszym towarem, z naszą usługą. Bardzo ważne jest to, aby podejść. Rzetelnie do zabezpieczenia klienta. Jeżeli nie jest to jakaś skomplikowana reklamacja, to zanim my będziemy realizować już cały proces reklamacyjny, to zastanówmy się, czy i w jaki sposób my tego klienta możemy zabezpieczyć, jak możemy zabezpieczyć jego procesy. Jeżeli nie możemy tego zrobić, ponieważ nasza specyfika branży, specyfika naszych procesów tego nie umożliwia, to zakomunikujmy to, ale też przeanalizujmy na przykład, Wspólnie z klientem, jak możemy wspólnie spróbować chociaż zabezpieczyć jego procesy? To takie podejście, nawet w przypadku reklamacji, spowoduje u Twojego klienta całkiem inne podejście i całkiem inne patrzenie na Twoją firmę. Jak już mamy klienta zabezpieczonego, to oczywiście musimy zarządzać tą reklamacją każdej reklamacji. w każdej niezgodności czy problemie są po kolei poszczególne etapy jej prowadzenia. Takie jak właśnie opis, identyfikacja, przyczyn, identyfikacja przyczyny źródłowej, próba zaplanowania działań doskonalących, tych, które mają służyć wyeliminowaniu samej niezgodności samej reklamacji, tak, aby ona się już nigdy nie powtórzyła działania prewencyjne działania, które powodują naprawę korekcję. Jest tego sporo. Jeżeli oczywiście chcesz się więcej o tym dowiedzieć, ponieważ opowiadałem o tych elementach w dwóch poprzednich odcinkach, to możesz sobie do nich wrócić. Linki również do tych odcinków znajdują się pod tym wideo, więc nie będę oczywiście tego powtarzał, na pewno nawiążę do tego, że warto w tym momencie przytoczyć narzędzie system kapa który jest świetnym narzędziem, o którym mówiłem również w poprzednim wideo, do zarządzania niezgodnościami, działaniami korygującymi, prewencyjnymi, ale też jest doskonałym narzędziem do zarządzania reklamacjami. Eliminowanie przyczyn czyli jeden z bardzo ważnych obszarów zarządzania reklamacjami. Również możesz do tego wykorzystać szereg różnego rodzaju narzędzi. O tych narzędziach wspominałem również w poprzednim wideo, więc nie będę teraz do tego nawiązywał. Link do poprzedniego wideo masz pod tym filmem. Możesz sobie do tego spokojnie wrócić. Natomiast jest to jeden z kluczowych elementów, ponieważ nikt nie chce, żeby reklamacje się powtarzały. Więc naprawdę bardzo. Nierzetelnym procesem reklamacyjnym jest to, jeżeli my tylko przechodzimy przez reklamację w taki sposób, aby tylko zabezpieczyć klienta, ale nie zabezpieczamy własnej firmy, własnej organizacji. Więc zaraz po zabezpieczeniu klienta, drugim kluczowym procesem jest to, aby zabezpieczyć też naszą organizację, aby reklamacja już nie powróciła, a przynajmniej z tymi samymi przyczynami. Czyli wyeliminujmy lub chociaż starajmy się wyeliminować realne źródło lub źródła powstania danej reklamacji. I oczywiście na koniec pamiętaj o weryfikacji statusu w reklamacji. I tutaj mówię o tym bardzo szeroko, ponieważ reklamacja to nie tylko wymiana towaru, naprawa usługi itd., Reklamacja, jak już sobie powiedzieliśmy, składa się z wielu etapów i ich końcowym elementem jest to, aby określić status. Ponieważ sama reklamacja, jak już sobie ustaliliśmy, nie kończy się tylko na zabezpieczeniu klienta, ale też wdrożeniu szeregu innych działań, na przykład choćby działań doskonalących, działań korygujących, działań prewencyjnych w naszej organizacji. Więc również, co zawsze podkreślam, Musimy posiadać proces weryfikacji tych działań, ponieważ to, że my zaplanowaliśmy jakieś działania doskonalące, to wcale nie gwarantuje nam, że te działania były skutecznie wdrożone, same w sobie, czy były skuteczne. Musimy to zweryfikować. Więc osoby odpowiedzialne za obszar reklamacji powinny również w samym procesie reklamacji posiadać opisany sposób ich weryfikacji. Jak my je weryfikujemy? kto je weryfikuje, po jakim czasie, kto zmienia statusy, analizuje te statusy oraz je potwierdza. Jest to bardzo ważny element, aby na przykład taka matryca czy system do zarządzania reklamacjami był również dla nas świetnym źródłem informacji o tym, co u nas się działo w przeszłości, jakie mieliśmy problemy, jakie mieliśmy błędy, jak sobie z nimi radziliśmy, jak je... Również standaryzowaliśmy. I myślę, że na zakończenie warto też wspomnieć o wykorzystaniu systemu reklamacji do analityki. Ja zawsze, wdrażając systemy zarządzania jakością, systemy zarządzania procesami, określam proces reklamacji, a raczej jego wyniki, jako jeden z kluczowych elementów wskaźników procesowych. I dlaczego taki kluczowy? Ponieważ wyniki reklamacji tak naprawdę nie dają nam jednego wskaźnika, czyli na przykład liczbę reklamacji. Warto sobie to dzielić pod kątem na przykład procesów, w których reklamacje występują. Ponieważ taka matryca wszystkich reklamacji, opisanych przyczyn, źródeł tych problemów, może dawać nam świetne informacje o tym, tak naprawdę w jakich procesach występują reklamacje. Powiem Ci o pewnym przykładzie, na audycie w jednej firmie produkcyjnej spotkałem się z ciekawym podejściem, gdzie okazało się, że 80% reklamacji przypisywane jest do działu produkcji. No, pewien standard. Natomiast co się okazało? Choć sama reklamacja powstawała w procesie produkcyjnym, to jednak wynikała z bardzo prostego błędu a mianowicie takiego, że dział handlowy w innym programie Przyjmował zlecenia od klienta, następnie te zlecenia były przekonwertowane do innego programu, i tam bardzo często pojawiały się nieścisłości w zakresie różnego rodzaju atrybutów produktu. I dopiero weryfikacja takiej ostatecznej przyczyny źródłowej pokazała, że to nie sama produkcja popełnia błędy same w sobie, ale przyczyny tych błędów. Tak naprawdę leżą w komunikacji, w sekwencji przepływu pomiędzy procesem handlowym a procesem produkcyjnym. Inny przykład również pokazywał, że osoby zajmujące się obsługą klienta zbierają zamówienia telefonicznie, a następnie nie potwierdzają ich w sposób udokumentowany i często zdarzało się, że osoba z telefonicznie zbierające zamówienie od klienta, źle zapisywała sobie pewne parametry, wymagania klienta. Natomiast później te błędne parametry były wpisywane do programu, gdzie na podstawie tego były realizowane pozostałe procesy. No i oczywiście na końcu jak klient składał reklamację, że zamawiał na przykład nie kolor czerwony, tylko kolor niebieski danego produktu, no to Oczywiście wszystko było zwalane, no to co? Produkcja źle wyprodukowała. Natomiast warto te przyczyny badać i badać wskaźniki reklamacji, ale pod kątem przyczyny procesowej, tak abyśmy wiedzieli, który proces tak naprawdę może nam realnie wpływać na te źródła reklamacji i pod tym kątem, abyśmy się mogli doskonalić. Myślę, że to te najważniejsze elementy, które możesz spotkać w zarządzaniu procesem reklamacji. Przeanalizuj sobie własny proces reklamacji w tych obszarach, o których dzisiaj mówiliśmy. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o systemowym podejściu do rozwiązywania problemów, w tym również reklamacji, to polecam Ci nasz darmowy webinar, do którego link znajdziesz poniżej tego wideo. A ja oczywiście mówię Ci, do zobaczenia.